Przesuwają od razu projekty, które są zarysowane komputerowo i tak dalej, jest przejrzyście.
Rząd Rusówki nie poruszuje nas. Projekt budowlany. Projekt budowlany jest na etapie wydawania zezwolenia na budowę. Jedynie jest plan sytuacyjny i to takie zarzuty były na komisji, na której byłem, że ktoś ręcznie narysował okna, a nie komputerowo, no to jest zarzut no taki, że pan, dlaczego kiedyś wszystko ręcznie rysowane i wszystko było dobrze, prawda? Od paru lat się dopiero komputerowo rysuje i to jest, wie pan, poza tym na etapie, musimy sobie uświadomić, że my postępujemy nagle na etapie zezwolenia na budowę. Zadajemy masę pytań dotyczących spraw konstrukcyjnych, spraw rozwiązań architektonicznych i innych rzeczy, które nie wiążą się z etapem wydania WZIZT. My mamy jedynie zastanowić się, czy to, co pan powiedział, że miejsca takie wszystkie, celowość i jest zasadność tych inwestycji w tym miejscu. A rozwiązania szczegółowe są. Nie jesteśmy tutaj ekspertami ani na ZUFI, ani Wydziale Architektury, którzy mogliby mówić, że trzeba tyle, czy trzeba tyle. Jeżeli były takie pytania, ja mówię szczerze, co było na komisji, że ilość metrów nie pozwoli na otworzenie dwóch kondygnacji, no to już osoby powołane do tego, które mają do tego legitymację, wypowiedzą się na ten temat, czy ta powierzchnia pozwala ilość metrów na otworzenie jednej kondygnacji czy dwóch kondygnacji są normy budowlane. Tutaj tak samo jak z tymi sklepami, ja tu nie chcę z alkoholem, że po prostu tylko te sklepy odbudujemy, które są poniżej bądź tam leżą od kościoła, innych nie odbudujemy. A u nas jest przecież, będzie spokój. My mamy w tej dzielnicy po prostu wszystko na kupie. Co to inna dzielnica, to może w takich przypadkach wyrzucić, bo wiadomo, że się przesunie dalej. Ale u nas niemożliwe jest. Ani przesunięcie kościoła, ani właśnie świata. Jesteśmy jedni na drugim. No i taka nasza ciężka wieżowa życia. Natomiast wracam do tego, panu, że żądamy rzeczy, które nie są potrzebne na etapie WZIZT. Dobrze się zorientować w sytuacji, co to ma być, prawda? Jak to będzie wyglądać i tak dalej. I tutaj, tym bardziej, że to jest jeden dołek wśród dwóch kominów. Ja się prosiłem ze względów estetycznych wyrównać to wszystko. Tam nikt nie wychodzi pola kazienicy, tego kalienicy. Nie ma jakichś takich, wie pan, zagrożeń. To co pan mówi, miejsca parkingowe, może jest to jakiś w sensie argumencik do tego, no, ale jeżeli ta rodzina po prostu zostanie w tym samym miejscu i będzie mógł nie mieszkać na kuchni sobie na głowie, tylko w każdym swoim pokoju, no to sam on zostanie. Dziękuję. A teraz pani Zarzycka, pan Jakubowski, pan Orski, pan Bares. W pewnym sensie część się będzie powtarzała to, co pan przewodniczący pytał, bo mnie zastanawia jedno. Słyszałam od pana o tym, że był projekt niechlujny. Czy był bardziej niechlujny, czy mniej niechlujny? Mnie bardziej interesują sprawy techniczne. Bo tutaj nie usłyszałam ani jednego konkretnego zarzutu. Ja wymieniłem konkretnie techniczne. Nie, no słyszałam tylko o parkingu, no, natomiast to wymieniłem. Jakby pan był uprzejmy, nie wychodzi. No muszę być do ubikacji. No tam muszę, można trzymać się. Chciałabym się dowiedzieć, wracając do tego. Ja też czasem muszę dowiedzieć. Pani Basiu, no był narysowany po prostu. No ale to mówicie panowie o samym projekcie, a mnie chodzi o. To nie jest projekt, bo projekt, jak przewodniczący, istotą rzeczy na pozwolenie na budowę jest projekt budowlany. To był po prostu koncepcja. Panie no, przewodniczący, to jest dyskusja, czy. Nie, ja tylko. No pan Krzysztof. Ale to nie ma znaczenia. No. Czyli rozumiem, że jedyne, co państwo macie przeciw, to jest kwestia. Ja nie mam. No to czekamy na pana Krzysztofa. Poczekamy na razie. Basiu, mówisz, że czekasz. Nie, no ja się tylko chciałam dowiedzieć, czy chodzi tylko o te miejsca parkingowe, czy coś z tego projektu jeszcze wynika, że jest niezgodne. Były krzywo narysowane okna. I taka była podstawa do tego, żeby w ogóle jakąś dyskusję poruszyć. No rozumiem. To są różne sprawy. Niezrujny projekt i miejsca parkingowe. Rozumiem, okej, okay, wystarczy. No tylko dopowiadane było kolejne. Rozumiem. To jest projekt, a to jest koncepcja. Dobra, ja już dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Jakubowski. Ja się chcę odnieść do tego, co mówił pan Krzysztof Bał, więc może zaczekam. Krzysztof, umywa ręce teraz.
Ale kupmy. Sprawa jest zasadnicza. Pan wiceprzewodniczący Rosner się oczywiście śmieje i kpi tam w prawo i w lewo i rozdaje fałszywe uśmiechy. Nie o to chodzi. Proszę pana, nie o to chodzi. Mówię to do pana przewodniczącego Przeszkowskiego i do pana. Jest sprawa rangi dzielnicy. To, o czym mówił pan Baru. Jeżeli do rady dzielnicy wpływa wniosek o wydanie buzetki, a także w załączeniu do tego niechlujnie, niestarannie sporządzony zarys, obrys, projekt, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Ale nie jest to tylko 2-3 i nie dotyczy to tylko okien, ale to też dotyczy zarysu budynku, ściany frontowej, bocznej. Możemy to zobaczyć. Czy pan sędzia ma to przy sobie, ten projekt, ten wniosek? Nie ma to. To niedobrze. Powinniśmy zobaczyć, jeżeli zarząd sobie nie zadał takiego trudu. Powinniśmy to wszyscy, jak jeden mąż, zobaczyć. To jest wniosek, który w ogóle nie powinien zostać przyjęty do Rady Dzielnicy. Na etapie opiniowania przez pana przewodniczącego Krzeszkowskiego powinien ten wniosek odesłać ze strony, ze względu na uchybienia techniczne. Ja przypominam sobie kadencję 2002-2006. Otrzymaliśmy bardzo niechlujny, bardzo niestaranny projekt, a w zasadzie kopię tego projektu. I na wniosek jednego z radnych, pana Balcewicza, projekt został w trybie natychmiastowym odesłany do Wydziału Architektury. Tym razem powinno być tak samo. Radni, którzy chcieliby pochylić się merytorycznie i pochylają się merytorycznie nad wnioskiem, nad konkretnym projektem uchwały, muszą dysponować wiarygodnym dokumentem. Jeżeli dokument jest podpisany przez osobę fachową, przez fachowca z uprawnieniami, który nie jest w stanie przedstawić prawidłowo sporządzonego rysunku, tylko podręcznie, praktycznie to jest zarys, który nawet lepiej wykonałby uczeń z pierwszej klasy czy drugiej szkoły podstawowej, nie mówiąc już o gimnazjum. Jeżeli ten zarys, obrys ma takie uchybienia, należałoby w ogóle nad tym nie procedować, tylko odesłać to do Wydziału Architektury. I dziwię się, że tutaj, w tej sprawie, zarząd broni niejako sprawy, której bierze udział bezpośrednio zainteresowany, to znaczy bandarów. Członek zarządu. Ja uważam, że zarząd powinien bronić Rady Dzielnicy, a nie bronić interesu członka zarządu. Jestem za tym, żeby ten projekt został odesłany ponownie do Komisji Architektury. A z Komisji Architektury, albo już poza Komisją Architektury, bezpośrednio wycofany do Wydziału Architektury z prośbą o usunięcie tych uchybień przez wnioskodawcę. Pan Darus nie jest właścicielem tego. Wcale jakichś interesów tam w tym wszystkim nie ma. To jest własność jego rodziny, jak i jego. W księgach wieczystych można sprawdzić, kto figuruje jako właściciel. Tak jest. Nie przesadzajmy z obroną interesów członka zarządu. Bardzo proszę, pan Jakubowski. Ja się poczułem trochę dziwnie, bo nie interesuje mnie, czy to jest pana Darosa, czy to nie jest pana Darosa. Problemy moralne pana Darosa jest, czy się wstrzyma od głosu, czy nie weźmie udziału w głosowaniu, etc. Sugerowanie, że pan Daros ma wpływ na poczynania poszczególnych radnych, przez to, że to jest nie państwa Darosu, bo jak powiedziałeś, twoja babcia nie nazywa się Daros, nawet nie wiem, jak się twoja babcia nazywa, więc to nie jest państwa Darosu. To po pierwsze nie leży w kompetencji Rady Dzielnicy rozstrzyganie, do kogo to należy. Po drugie mówienie, że Tomasz Daros ma wpływ na zarząd, kiedy projektodawcą jest grupa radnych, a nie zarząd, jest lekkim nadużyciem. Ja tego nie powiedziałem. A ja tego nie mówię teraz do panu. Panie przewodniczący, proszę o to, żeby mi nie przerywał. Panie przewodniczący, poproszę, żeby mi nie przerywał. Że będzie czekał na mnie. Panie przewodniczący, bardzo proszę, żeby mi nie przerywano. To, co pan zrobił, to nie ja to robię. Panie, proszę, żeby radny pan nie przerywał. Więc nie interesuje mnie, do kogo to należy. To, do kogo to należy, należy nie do Rady Dzielnicy, tylko do zupełnie
innych organów. Skończmy tą poznacznie moralną dyskusję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Brans, pan Miszalski, pan Kozdrakiewicz, pan Wyszewski. Ja też w sprawie oczywiście nie chcę wypowiadać odnośnie tej bezpieczeństwa, znaczy jestem przeciw. Ale proszę Państwa, mnie uderzyło bardzo, jeżeli dyskusja zaczyna się od tego, że radny mówi, że to jest własność pana Darosa. Po pierwsze, nie ma to żadnego wpływu do tego, co jest własność. Powinniśmy abstrahować, kto jest właścicielem tej kamienicy. Po drugie, ja nie jestem właścicielem tej kamienicy, ale są Państwo Darosowie nie są właścicielami tej kamienicy. Wprowadzicie Państwo dyskusję na temat wuzetki merytoryczną do tego, że to jest wuzetka pana Darosa. Ja sobie bardzo wypraszam, mówienie w moim kontekście, w moim nazwisku, to jest moja sprawa, że ja wylobuję, że to jest przeciwko dzielnicy, a ja robię przeciwko dzielnicy, chcę przeprowadzić taką wózeczkę przez naszą radę. Mają Państwo projekt, proszę się wypowiadać na temat projektu, a zostawić tu szanowną moją osobę, mojej własnej, mojej własnej poszczególności. I tak samo chcę się odnieść do komisji, komisja na ten temat dużo mówiła. Tak jak powiedziałem na komisji, dlatego że mam jakikolwiek interes, bo mieszkam w tej kamienicy, uważam, tak samo kazałem to nie zrobić, że tej projekt ani się nie wypowiada, ani nie biorę udziału w głosowaniu. I do Państwa wiadomości powinien wyjść tylko i wyłącznie taki komunikat, że pan Daros, abstrahując od własności, nie bierze udziału w głosowaniu. I też chciałem to właśnie zrobić. A to, że to jest moja własność, czy nie moja własność, przepraszam bardzo, to na Państwa głosowanie nie powinien żadnego wpływu. Po pierwsze, w tej chwili rzeczywiście, tak jak pan przewodniczący, jest tam wyrwa na 2-3 piętra w stosunku do sąsiadujących, i rzeczywiście było na to wszystko, więc w prostu jak była przestrzenny, warto by było podnieść tą kamienicę. Jeżeli prowadzi się do miejsc parkingowych, to owszem, występuje tam problem, ale za dnia. Wszyscy ludzie przyjeżdżają do pracy. Wieczorami nie ma żadnego problemu z sąsiadującym miejsca parkingowego. Zakładam, że osoby, które tam będą mieszkały, będą mieli dotacje z wieczorami, ten problem nie wystąpi. Bądź też mogą to być te mieszkania, będą wtedy przypuszczali nie więcej. Także jako mieszkańca tego okręgu dla mnie problem parkingowych nie występuje. No ale o ładzie przestrzennym już powiedziałem, powtarzanie tego, co nawet powiem na temat skupienia się gości dla mnie dziękuję. Dziękuję. Pan Kozdrakiewicz. Dziękuję panie przewodniczący. Odniosę się pierwsze do słów pana Marcina Orskiego. Agencji 2002-2006, ja chcę przypominać, że pan Jacek Balcewicz nie był w tym kadencji radnym, tylko dopiero w następnym, czyli 2006-2010. No to jest pierwsza uwaga, więc nie mógł pan składać wniosków między 2002 a 2006 roku na odesłanie. Co do samego wniosku. Wniosek nie wpłynął bezpośrednio do Rady Dzielnicy przez wnioskodawcę, tylko wpłynął poprzez Wydział Architektury o wydanie opinii. Jeżeli Wydział Architektury przyjął taki wniosek z odręcznym rysunkiem graficznym, a jak to powiedziałeś, wyszło koncepcji, a taką koncepcję się przyjmuje, powiem tak, że wielokrotnie sam nieraz składałem różne koncepcje o wydanie opinii odręcznie i to robiłem na miejscu Wydziału Architektury za namową, więc ja tu nie widzę niczego nagannego. Oczywiście możemy zwrócić uwagę Wydziałowi Architektury, że w następnych przypadkach wymagał od inwestorów czy wnioskodawców, bo to jeszcze inwestor, a wnioskodawca to są dwie różne osoby, aby bardziej starannie te koncepcje przygotowywać, żeby one były bardziej czytelne. Ja sobie przypominam, panie Marcinie, był wniosek o odesłanie do Wydziału Architektury, ten taki wniosek, ale to nie ze względu na to, że on był niechlujny, tylko kserokopie, które nam wysłano wniosku, były nieczytelne. Praktycznie nic nie można było odcyfrować ani z rysunków, ani z treści pisma. I to dla nas był ten czas kontrowersyjny i odesłaliśmy ten
wniosek pana mnie do Wydziału Architektury, aby on był czytelny, bo w ogóle nieczytelny. Taka była jego treść. Co do kolejnej rzeczy, które się chce odnieść, ja już tu już wielokrotnie przy każdych buzetkach mówiłem. Nie trzeba być właścicielem. Każda osoba w tym mieście może złożyć wniosek o wydanie warunków UZZIT. Dopiero na etapie projektu pozwolenia na budowę trzeba się wykazać własnością lub badaniem danej nieruchomości czy obszaru. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Obiecący. Chciałem zauważyć, że w tym projekcie, który czuwał do Komisji Architektury w sprawie prawda, inwestycji przy ulicy Pawereckiego, nie ma ani razu użytego naziska Dallas. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tam jest nazwisko pana inwestora. I tylko z panem inwestorem. Ja osobiście miałem przyjemność rozmawiać dwukrotnie, jeszcze dzisiaj rozmawiałem, po różnych rozmowach na Komisji Architektury i pan inwestor, ja nie pamiętam nazwiska w tym momencie, pan inwestor nas zapewniał jeszcze dzisiaj o wysokości tego obiektu, o tym, że tutaj przyspiesza ten cel zrównania się, tak mówię, przenośni zrównania się z budynkiem Akademii, która jest obok, piękny. Była jeszcze kwestia, bo nasza troska zawsze idzie w kierunku zieleni. Tam jest takie małe drzewko. Żywo dyskutowaliśmy o tym drzewku. No, no ale to taka sama dzielna. Ale rośnie na korze. Niemniej pan inwestor wykazał daleko idącą troskę o tą zieleń, chociaż może ta patyczność była tam, które nam opinia, ekspertna, ekspertyza, wydział właściwego dla tego ma. Pani przewodniczący, a to Samosiejka była może czy nie? Samosiejka. Znaczy, co powiedział pan, że to Samosiejka. Ale to drzewo już wyszło. Powiedzmy z tego dziecięcego. Ptaszek ma miasto. To jest dla nas bardzo ważne. Jak wiecie państwo, w dzielnicy pierwszej jest bardzo mało zieleni. A ptaszku też. Wielki spokój i wielką kulturę w czasie procedowania. To jest moje zdanie oczywiście. Natomiast jeszcze chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana radnego Polskiego. Pan powiedział, że to jest poważna sprawa, że ja nie posiadam dokumentu, który otrzymaliśmy z Wydziału Architektury i Urbanistyki Miasta Krakowa. No panie radny, ja nie mogłem tego dokumentu w tej chwili posiadać, ponieważ zgodnie z procedurami dokument znajduje się w teczce pana przewodniczącego Rady Dzielnicy Pierwszej Kraków Stare Miasto. Zgodnie z procedurami, bo pan przewodniczący Rady Dzielnicy Pierwszej Kraków Stare Miasto musi mieć ten dokument na taką okoliczność, o której pan w tej chwili powiedział, że pan by chciał go zobaczyć, czy w ogóle powinniśmy go poznać. Natomiast pan przewodniczący Rady Dzielnicy Pierwszej Kraków Stare Miasto wyciągnął go z teczki właściwej dla pana przewodniczącego i przekazał do wszystkich rady. Dziękuję. Ani w stosunku do pana jakiś przyczyn czy coś, tylko po to, żeby poczuwałem się w obowiązku, żeby bo pan teraz przerywa mnie, poczuwałem się w obowiązku, żeby po prostu nie było później jakichkolwiek wątpliwości, że pan miał jakikolwiek wpływ właśnie tego typu wypowiedzi na podjęcie tego typu uchwały. Żeby wszyscy zdawali sobie z tego sprawę, że jest taka, a nie inna sytuacja. Znaczy, z mojego punktu widzenia uważam, że pan wtedy na komisji i teraz powinien był to sam powiedzieć. No ale no, pan wtedy nie chciał tego zrobić, więc może źle zrobiłem, jeżeli źle, no to wyrażam ubolewanie w stosunku do pana i tyle. Powiedział pan na komisji, że dziękuję bardzo. Zapisanych osób nie ma. Nie będzie jeszcze ktoś chce zabrać głos w tej sprawie.
Pan Rocki, to jest też druga już wypowiedź w tej sprawie. Wniosek, chciałbym złożyć wniosek o odesłanie tego projektu uchwały do Komisji Architektury. Otrzymuję w dalszym ciągu całej rozciągłości swoje zdanie na temat niestarannego, niechlujnego sporządzenia tego dokumentu. Pan Kozmiotiewicz był uprzejmy odświeżyć moją pamięć. Dziękuję. 2002-2006 pan Wińczycki zgłosił taki wniosek, a w kadencji kolejnej, jeżeli dobrze pamiętam, a na pewno dobrze pamiętam, pan Balcewicz zarzucił Wydziałowi Architektury przekazanie złej, nieczytelnej kserokopii dokumentu. I tak rzeczywiście się stało. Uważam po raz kolejny, że cały kontekst sprawy, między innymi sprawy własności, to jest kontekst sprawy. Członkostwo pana Darosa w zarządzie, pomijając to, że nie wypowiada się. To jest inna sprawa i słusznie, że się nie wypowiada, chociaż zabiera głos na komisji tej sprawy. Zapytany przez pana. A pomijając to, właśnie kontekst sprawy wymaga, żeby z własnej inicjatywy pan Daros przekonał członków zarządu swoich kolegów do zachowania takiej nadzwyczajnej uwagi w tej sprawie. Ona niestety nie została dochowana, ani ta uwaga, ani ta staranność. Komisja Architektury nie podjęła decyzji w tej sprawie, a oto widzę, że przewodniczący Rady, pan Krzeczkowski, jest referentem. Powinien być zupełnie referentem innej sprawy, ale niestety, wiecie państwo, co chciałbym powiedzieć. Dziękuję. Ja w sprawie formalnej tego projektu uchwały nie możemy odesłać z powodów formalnych do Komisji Architektury, ponieważ panie przewodniczący, nie Komisja Architektury jest projektodawcą, więc wniosek pana radnego jest niezgodny. Nieprawda, jest zgodny ze statutem, ponieważ jest paragraf 13, punkt 1 i odesłanie pan projektu tam, do Komisji. Czy pan Baron do statutu? Czy pan Baron do głosu? Nie ma pan głosu, ma pani tyle, kto... Szanowni Państwo, chciałam zacytować paragraf 28 statutu dzielnicy pierwszej miasta Krakowa, który w paragrafie 28 punkcie pierwszym mówi: radnemu nie wolno wykorzystywać swojej funkcji dla celów prywatnych. Punkt drugi. Radny lub członek zarządu przy podejmowaniu decyzji w związku z pełnioną funkcją ma obowiązek kierować się wyłącznie interesem wspólnoty samorządowej dzielnicy. Radny lub członek zarządu nie może brać udziału w głosowaniu w radzie, w zarządzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. W związku z tym zabierać głos, jeśli chodzi o pana Darosa, może w każdej chwili, może się wypowiadać na temat tegoż projektu, natomiast każdy radny nie może tylko i wyłącznie głosować. I każdy radny w każdym okręgu ma sytuację taką, że okaże się, że na przykład przy budynku ma powstać jakiś inny budynek i wtedy co? Ma zamknąć usta i ma nic nie mieć. Przecież on tam jest i najlepiej wie, jak to wygląda. W związku z tym musi się powstrzymać jedynie od głosowania, natomiast odpowiedzi na pytania, jak mówię, wypowiedzi na temat danych zabudowy, jak najbardziej nie zamykam między ten paragraf. Dziękuję. Dziękuję pani Tylek. Ja bardzo proszę pana Polskiego o odczytanie na narzędzia, gdzie chęci. Nie jestem w stanie tego przeczytać. Wniosek. Wnoszę o odesłanie do Komisji Architektury i Infrastruktury projektu uchwały w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego w ulicy Paderewskiego 4 w Krakowie. Uzasadnienie stanowiące integralną część UZZ i te rysunki, w nawiasie zarysy budynku i koordynacji, nie zostały sporządzone w sposób staranny. Dokument nie powinien takiej postaci zostać poddany postępowaniu. Dziękuję. Proszę, kto jest za wnioskiem, proszę o głosowanie. Wnosimy wniosek pana Orskiego. Kto jest państwa za przyjęciem wniosku? 5 osób jest za przyjęciem wniosku o wysłanie. Kto jest państwa przeciw? Komisji. 11 osób jest przeciwko. Kto z państwa się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Więc za 11 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Dziękuję. W takim razie wniosek oczywiście nie wstrzymuje dyskusji.
głosowaniu, nie w głosowaniu, tylko w dyskusji. Ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Kto z Państwa nie zabiera, może i tak powiem. Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Osób jest za przyjęciem projektu. Kto z Państwa jest przeciw? 5 osób jest przeciwko. Kto się wstrzymał? 13 osób za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących. Przechodzimy do... Wotum zdania. Proszę.